Cześć, Paweł Królikowski, Cerem Out of the Box. Dzisiaj mam dla Was bardzo prostą funkcję w systemie, wręcz przez niektórych uważaną za funkcję oczywistą. Natomiast ma ona dwa fajne, przydatne, ciekawe triki, które jeżeli pracujecie z Dynamixem 365 w aplikacjach części Ceremowej, mogą być to dla Was triki, bardzo przydatne rzeczy, które przydadzą się w takim codziennym wykorzystywaniu systemu. Mianowicie. Będziemy dzisiaj mówić o wyszukiwaniu, natomiast o wyszukiwaniu dość specyficznym, bo wyszukiwaniu w kontekście konkretnej tabeli, czyli o wyszukiwaniu, które znajduje się w prawym górnym rogu, według każdej dostępnej tabeli w systemie, tabeli, którą możecie sobie otworzyć z konkretnego widoku. No i ja jestem w tym przypadku w centrum sprzedaży, natomiast działa to oczywiście analogicznie. Dla marketingu, dla obsługi klienta, field serwisu, czy innych aplikacji rodziny Dynamicsa 365 z tej części CRMowej. Jesteśmy na tym widoku, w moim przypadku wybrałem sobie tabelę kontaktów. No i mam w tym prawym górnym rogu miejsce na to, aby wypisać moje kryterium kontaktu osoby fizycznej w systemie, którą chcę wyszukać. No i po pierwsze. Numer jeden, trik, który dla mnie jest bardzo potrzebny. Otóż, jeżeli ja w tej chwili poszukam sobie, załóżmy, e, nazwiska BUF, to oczywiście takie mm, nazwisko e, system mi znajdzie. Znajdzie mi e, odpowiednią, odpowiednią osobę na tej liście. Natomiast co jeśli chciałbym sobie poszukać e, tego nazwiska po części, tylko które pamiętam. Pamiętam, że to nazwisko zaczynało się na. Bów, być może było ów, coś innego, więc w tym przypadku, jeżeli szukam jakiejś części sformułowania, to muszę pamiętać o jednym prostym, banalnym triku, czyli o gwiazdkach, które mogę wstawić, zastępujących dowolne, dowolną część sformułowania. Spójrzcie, co się stanie, jeżeli spróbuję to samo wyszukiwanie przeprowadzić bez tej gwiazdki, czyli jeżeli wpiszę ów w, w filtr, nie znajdzie mi tego kontaktu. Wystarczy gwiazdka, która powoduje, że wszystkie znaki przed poszukiwanym przeze mnie B zostaną uzupełnione. Także jedna rzecz, jeżeli pamiętacie tylko część, na przykład część nazwiska waszego kontaktu albo drugie imię, które jest wprowadzone do systemu, możecie skorzystać z tej właśnie gwiazdki. No właśnie, i tutaj mówię o części nazwiska, mówię o drugim imieniu, mówię o pewnych kryteriach, polach, po których możecie wyszukiwać w tym systemie. Jakie to są pola? jak dowiedzieć się, co wpisując tutaj tak naprawdę system przegląda, po czym wyszukuje te konkretne kontakty klientów, klientów potencjalnych, sprawy, które mam w systemie CRM, etc., etc., po czym to szuka. Otóż pewnie to zauważyliście w pewnym momencie, jak pokazywałem te funkcje, jeżeli kliknę sobie w to miejsce, zauważcie, że system podpowiada mi, że zastosuj filtr zaczyna się od do tych kolumn, do tych konkretnych kolumn, które są tutaj wymienione. Te kolumny mogą zmieniać wasi administratorzy w systemie, jeżeli wy jesteście administratorami, możecie je zmieniać. Pokazywaliśmy w odcinku 24 naszej serii, jak możecie sobie dostosowywać te pola wyszukiwania kontekstowego. Natomiast są to pola, które możecie dostosować i po tych polach, wpisując konkretne wartości, które znajdują się w tych polach, czyli po na przykład e-mailu. Po nazwisku, po imieniu, po drugim imieniu, tak jak próbowałem Wam powiedzieć, czy po telefonie komórkowym, możecie znaleźć taki kontakt. Warto wiedzieć: dwa proste triki. Wiemy, po czym szukamy. Szukamy z gwiazdką. Zwiększamy sobie tym samym szansę na odnalezienie w kontekstowym widoku konkretnej tabeli, kontaktów klientów, spraw, szans sprzedaży, etc. tego, czego szukamy. Kontekstowe wyszukiwanie w tabelach ich się 365.